pod poprzednim odcinkiem było 1700 lajkaczy, co oznacza, że dodałem 17 osób. Na razie zaakceptowało 6 czy tam 7, no ale na spokojnie dopiero wysłałem, więc jeszcze nie każdy miał czas. Przypominam, że 1000 lajkaczy to jest jedna osoba, którą po prostu dodam do znajomych na tym koncie, więc polecam, to zależy od was ile będzie. I jak chcecie, żebym was dodał, to wystarczy, że właśnie zostawicie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, zostawicie subika na moim kanale, bo to jest podstawa, dodaję tylko widzów. I musicie w komentarzu jeszcze napisać swój, po prostu wiecie, swój kod, żebym was dodał, tutaj jest mój, a wy musicie napisać swój, no bo to ja dodaję. W ogóle siema, Tajtory, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale i znowu, tak jest, znowu jesteśmy na tym moim drugim koncie, ale dzisiaj mamy bardzo ciekawy plan. Mianowicie wbiłem 5 level i stworzę sobie klan. Dokładnie, będzie to klan dla was i będzie to klan od zera pucharków. Nie tak, że na przykład po jakimś czasie będziemy zwiększać te pucharki, on cały czas będzie od zera pucharków, żeby każdy mógł wbić. Ale do tego przejdziemy sobie zaraz, na początek już wam tutaj pokazuję, co się zmieniło od poprzedniego odcinka. Mianowicie wbiłem troszkę pucharków, bo musiałem wbić 5 level, żeby po prostu móc stworzyć klan, więc no. Ja już go sobie wbiłem tutaj, jak widzicie jest 5 levelek. Pucharki na zadymiarzach wygląda to tak, mam po 48 tutaj na Shelly i na Nicie. No i dzisiaj będziemy sobie je dalej wbijać. Oprócz tego mam dwie nagrody, co to będzie? O! Mamy tutaj Big Boxa i zwykłą skrzyneczkę, więc od nich już zaczynamy, lecimy sobie, może jakaś nowa postać na sam początek. No niestety nie, w ogóle koniecznie oglądajcie do końca, bo tam dowiecie się wszystko, co związane z klanem, założymy go sobie. No i tutaj też nic nie wpadło, szkoda, bo chciałbym coś nowego, ale okej, nie narzekam. Troszkę tutaj monet dostaliśmy, więc może sobie coś ulepszymy. El Primo tylko mogę, ale dobra, lecimy z El Primo, ulepszany jest, proszę bardzo. No i wbijamy Shelly, ja chciałbym Shelly wbić tak chociaż na setkę już za niedługo, nie? Więc dobra, lecimy sobie do pierwszej gierki. A czekajcie, czekajcie, jeszcze mogę sobie tutaj odebrać, patrzcie, patrzcie jakie rzeczy, zadymę mamy, no to zadymę se zagramy, a dobra, dobra, jeszcze zadymy nie grałem, więc możemy lecieć z zadymą. Po tej albo po kolejnej giereczce stworzymy sobie właśnie ten klanik, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo ja ten klan bym stworzył normalnie później, no nie, myślałem, że Awczy już, dobra. Normalnie bym go stworzył później, ale słyszałem, że jest taki ziomek, co się nazwał tak samo jak ja, czyli Król Toli II i się podszywa pode mnie i wysyła wam zaproszenia, więc jak ktoś to nie wierzcie mu, to ja jestem prawdziwy, to tylko ten, co tutaj gram na tym koncie, no i moje główne konto oczywiście Król Toli I. Czekajcie, szczelimy czy nie? No powinniśmy szczelić, dobra. No i wracając do rzeczy. Teraz właśnie stworzę klan i po tym klanie będziecie mogli mnie rozróżniać, czy to jest prawdziwy, czy nie. Tam muszę mieć w tym klanie dowódcę. Zaraz zobaczycie nazwę, wszystko, co i jak to wygląda. Ale to po tej gierce, bo tutaj strzelimy im jeszcze szybciutko gola. Czy się uda? Uwaga, uwaga, chyba się uda. Nawet se wejdę z piłeczką do bramki. Ej, mega szybkie są te mecze, gramy jeszcze jednego. Tym razem dla odmiany weźmiemy sobie El Primo, czemu by nie, no i lecimy, dobra. Stuki w czerwony przycisk, nie wiem, tam jakaś podpowiedź była, nieważne. Startujemy, trzeba to ugrać, żeby było fajnie. Na razie tutaj nie przegrałem gierki, więc kurczę, to się nie może zmienić. Czekam, kiedy będzie ten historyczny moment, mam nadzieję, że nie teraz. Ten El Primo jest do dojechania moim zdaniem, na spokojnie. Chyba, że użyję ulta, bo ja nie, dobra, nice, nice. Ej, no i chyba strzelam gola już, co myślicie? Czy to wpadnie, czy nie? Chyba na S. O, ja już tutaj koło słupeczka, Król Toli II, co się tutaj rozstrzelał, widzicie? To jest snajper dobry. Okej, mamy jeden do zerka, teraz nie ma co tutaj raszować, lepiej się obronić na spokojnie. Pryk, proszę, pierwszy, serio? I czy to już będzie gol? Ej, nie mówcie, że ja to strzelę. No te gierki są za łatwe, naprawdę, no kurczę. Szybko to mega leci, ale dobra, Brawl jest fajny, ja lubię Brawl. W ogóle jak to wygląda w profilu? Patrzcie, mam 178 pucharków, a już mam 13 minów solo, czyli 130 pucharków bym dostał za to i 6 minów 3 na 3, no to fajnie, fajnie, naprawdę bardzo ładne staty na razie, ale właśnie chcę sobie troszkę pobijać tych minów 3 na 3, więc będziemy lecieć chyba znowu za dymę, tylko kim? No może jeszcze jedną El Primo, ale najpierw stworzymy klanik, dobra? Stworzymy sobie klanik, bo wiem, że na to każdy czeka, przechodzimy do tego momentu i uwaga, po pierwsze, odznaka, musi być tutaj zielona chyba, co? No zielona, zawsze mamy kaktusy zielone, wiadomo, bo to jest coś ze Spajkiem związane. I nazwa to Skarpety Spajka. Dlaczego? Po pierwsze dużo widzów mi to mówiło. Dużo widzów chciało, żebym nazwał Skarpety Spajka ten klan. Tutaj napiszemy sobie kolejna, czekajcie, czekajcie, kolejna. Spacja. Dobra, na razie tyle, później to będę zmieniał. Czech Republik? Nie, bo ja tutaj nie zmieniłem tego. Musimy Polskę znaleźć szybciutko, szybciutko, gdzie jest Polska? Mamy Poland, ply, dobra, pięknie, pięknie. No i typ otwarty normalnie tutaj daje od zera pucharków, więc możecie wpadać do klanu Skarpety Spajka. No i tutaj dowodcą jest Król Toli II, to jest jedyne prawdziwe. W ogóle dużo właśnie z was mi pisało, żebym nazwał ten klan Skarpety Spajka. Naprawdę kilka osób mi taką nazwę pisało, spodobało mi się to. Dla tych, co nie wiedzą, dlaczego Skarpety Spajka, to chyba jeszcze mogę pokazać, tak, bo jeszcze jest ten karnet. No, o, tu jest Skarpeta Spajka, jak widzicie. No i właśnie o to chodzi, więc fajnie, fajna nazwa, naprawdę fajną wymyśliliście, związana ze Spajkiem, więc spoczko. No i jak coś tu, albo, ej, właśnie, bo ja ten odcinek wrzucam za kilka dni, to na razie dam typ zamknięty, żeby nikt nie wbił. I dopiero dam otwarty, jak ten odcinek się pojawi. A my lecimy tutaj kolejną zadymę i kolejną El Primo, bo chcę go sobie wbić na wyższą rangę. Mają silny team, ale jednak wydaje mi się, że tutaj będzie kolejny winek. Dobra, nie napalajmy się, oni się tutaj pewnie rzucą. O, no i już mamy tutaj darmowego killa, zabij go, no gościu dobij, żeż go, nie, ja nie mogę.
Osoby tutaj na tym pucharkach są jeszcze gorsze ode mnie, nie? Ale dobra, strzelamy brameczkę na S. Ej no, ile ja tutaj goli dzisiaj strzeliłem, to ja nie mam pytań. Naprawdę, jak jesteście źli na Brawla i przegrywacie dużo, to stwórzcie sobie jakieś drugie konto i sobie zagrajcie dla beki. Ale to uratowałem, dobra, jakbym nie użył teraz ulta, to byśmy przegrali. Co, w sensie nie przegrali, ale stracilibyśmy gola. Dobra, no i serio, no i co, i strzelam brameczkę, no chyba, że ten El Primo mnie powstrzymał. Ale on idzie w drugą stronę w ogóle, co to jest za gra? O, ja nie mam pytań. A właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz, patrzcie, tu jest 100 miejsc, więc jak się nie załapiecie za pierwszym razem, to no nie przejmujcie się, no bo kurde, pewnie dużo osób będzie chciało dojść, ale na pewno wyczekujcie miejsca i na pewno ktoś nagle wyjdzie, będziecie mogli wbić. Miejsca na pewno będą prędzej czy później dla was, dlatego polecam. A my lecimy do kolejnej gierki, ale tym razem weźmiemy sobie kogoś innego. Te pucharki trzeba wbijać i myślę, że tutaj spoczko by się nadała Nita. Lecimy na zadymę. Dobra, dobra, na spokojnie, na razie na spokojnie. Oni się tam rzucają, to jest moja taktyka zawsze standardowa. O, ale tutaj cwaniaczek chciał mi piłeczkę podać, patrzcie jaki tryhard, no ale to już jest brameczka. Tutaj podaję do ciebie Colt, chociaż nie wiem czy on będzie ogarnięty. Nie, ja wolę sam to strzelić, rozumcie mnie, chociaż nie wiem czy to strzelę. A, o, zepsułem troszkę. Oj, ale okej, i tak z tego powinna paść zaraz bramka, chyba że nie rozwalimy tego El Primo. No strzelaj, pustą bramkę masz, kościu, come on. No, brawo, brawo dla ciebie, jakiś ruski. Okej, teraz tak sobie tutaj obejdę może z tej strony. Oj, oni i tak wszyscy sami deadli. Jeszcze dobijemy sobie tego El Primo. Okej, odżegnamy pana. No szybkie są te gierki na zadymie. Dobra, patrzcie, mało mi brakuje do 6 rangi. To umówmy się tak, że jak teraz wygram gierkę na zadymie, to dodaję jedną osobę więcej w kolejnym odcinku. Więc no zobaczymy, to tak. Musicie mi teraz kibicować, żeby się udało. Ja też bym chciał w sumie wygrać, żeby was więcej dodać, ale zobaczymy. Będę się starał, ale nie obiecuję, że wygramy. Bo teraz mogą już być jakieś ogary, zobaczcie, ktoś zaczęli agresywnie szerka. Ale czy to będzie gol? Nie mówcie, że on to strzeli. No strzelaj! Strzeli. To są tak szybkie mecze, że to jest aż śmieszne, no ale co zrobić? Taki mamy klimat. Dobra, gościu. Zapraszam bardzo serdecznie. I czy to będzie druga brameczka? Chyba tak. Chyba tak. Walisz? No, wbij sobie z piłeczką Essa. Czyli dodaję jedną osobę więcej do znajomych w kolejnym odcinku. Co mamy dzisiaj w sklepie? Bo już coś tutaj odbierałem. Tak, monety odebrałem. Są fajne oferty. Jak będzie dużo lajkaczy, to może jakąś kupię w kolejnym odcinku. To zależy od was. Ale kupiłbym sobie tą pandemię, kurde. Szkoda, że nie mogę. No i patrzcie, mamy już tutaj kolejną nagrodę. Odbieramy ją sobie. 25 tych. Do szerki chyba weźmiemy, co? Szerkę trzeba szybko na Star Power wbijać i na gadżety. No bo ma nawet dobre te rzeczy, więc okej. I tu już następnie będziemy mieli bula, czyli będzie można kampić w krzakach. Bardzo dobrze. A ja chyba już się będę żegnał w tym odcineczku. Wbiliśmy 200 pucharków, więc jest całkiem spoczko. Dziękuję wam bardzo, że byliście, mordeczki. Mam nadzieję, że się podobało. Wbijajcie na mojego Instagrama, to ty. Możecie też wbijać na Facebooka, na Discorda, na Snapchata. Wszystko macie podane w opisie. No i co? Trzymajcie się. Elo!